Dzień dobry, szalom, witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście jestem znajomy chomiczka, CK trójeczka na najnowszym DLC-ku, łapek górę, soczysty komentarz, zapraszam na Discordzika, Patrona, Twitch streama oraz drugi kanał znajomy króliczka, po więcej syndykalistycznego kontentu. Kontynuujemy nasz ród purpury i walkę o bizantyjski tron. Troszeczkę zmieniłem outficik, pozbyłem się tej dziwnej czepki, czapki włochatej, takiej niepasującej. No i dalej bawimy się w Targaryenów, także wszystko jest na swoim miejscu jak najbardziej. Dzisiaj postaramy się, jeżeli nie będzie jakiejś okazji, to postaramy się troszeczkę podkręcić sytuację inwazją na tą wysepkę. Z racji tego, że może udałoby się, moglibyśmy, ile ty masz lat? 30 lat, no 30 lat trochę średnio. Oni są, a ty masz 68. Bo ten sojusz z Efezem jest, mi się nie podoba, bardzo mi się nie podoba z Efezem. Jak to jest, że taka malutka wysepka dogadała się z Weselem? To jakaś zdrada bizantyjska się kręci. Fajnie by też było, jakbyśmy uzyskali... A, my jesteśmy kanclerzem na dworze bizantyjskim. Jakiś knypek jest, co to za knypek jest, Marszał? Ale czy... nie na dworze bizantyjskim, to jest naszego księcia. To jest księżna Filipa? Tak, to jest naszego księcia. No dobra, wszystko, niedołężny. Okej, wszystko już rozumiemy. O, i nowy senior, tak właśnie zastanawiałem się, czy coś tam nie ten... Korent się wyzwolił. Czy tam czegoś nie poszukać, nie pokręcić, nie poszpącić na dworze? A tu widzę, że jakiś korent się wyzwolił. Wyzwolił się korent i teraz tak. Ty jesteś, to są bracia, to są jaśnie proszę bracia. I możemy to wykorzystać, naszą domeną jest zjednoczenie księstwa Hai pod naszymi rządami. Także wysyłamy naszego biskupa jak najdalej od naszego dworu, żeby fabrykował roszczenia. Dobra, tak, ale to nie Kaledonia, tylko Kefalonia, poczeka sobie. Zapuścimy nasze syndykalistyczne łapki na korent. Pozdrowienia, mój racjonalny wasalu. Byłeś moim wiernym i oddanym poddanym, tedy chcę cię nagrodzić za twą służbę. W uznajniejszym ofiarę ci stanowisko kanclerza Ahai. Nasz nowy senior jest uczciwy, odważny, sprawiedliwy, budowniczy, fortuny, architekt. No człowiek normalnie idealny, ma małżonkę i ma jednego syna. Dynastia Angelosów? Angelostasus, okej, dobra, zaakceptuję. Oczywiście możemy być tym kanclerzem. Niektórzy z moich radnych uważają, że stanowisko należy się wyłącznie im z uwagi na ich pochodzenie lub wpływy. Jakże się mylą, oczekuję od nich efektów, a jednak często jestem rozczarowany. Pod koniec tygodnia Vivianna wysłuchuje moich narzekań i wtem nagle wchodzi mi w słowo. Pozwól Bężu, że się tym zajmę. Kilka lekcji mogłoby wyostrzyć ich zmysły. Zamiast tego zostań ze mną. Ty i hrabina Vivianna dzielicie łoże. No i have fun, bawcie się. Byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem, jak mój syn, Bebicios, próbował dokonać kradzieży zawartości skrzyni podróżnej, którą przyjął do mnie burmistrz Mihail. Wyznał, iż myślał, że ujdzie mu to na sucho, jednakże teraz wie, że postąpił źle. Zachowuje cechę uczciwy, podstępny, pokorny. Nie no, to jest chodzący ideał, to jest chodzący ideał i idealny Bebicios. Przyszły ducze Włoch. Nie, chwila, co? To nie uniwersum. Dobra. Mamy możliwość wysunięcia roszczeń do Koryntu. Nasz biskup się pofatygował i mamy roszczenia do Koryntu. Nasz sąsiad, brat naszego obecnego księcia, oni się nie lubią bardzo dobrze, znaczy trochę się lubią, ma sojusz z Kerczem. Kercz jest tutaj, to jest w ogóle kolonia bizantyjska tutaj przetrwała. Nie wiem, czy to Bizancjum ma na start, czy to odbiło, ale jest Kercz i on jest dość daleko, więc jest szansa, że gdybyśmy wysunęli nasze roszczenia do spornego tytułu, jakim jest Korynt, i zdobyli większość księstwa Ahai, Kercz nie zdążyłby nawet przyjść ze swoimi wojskami, więc myślę, że nie ma co dłużej czekać, bo samą dyplomacją i mariażami Bizancją nie zjednoczymy. Potrzebujemy, chcemy osobiście dowodzić? Nie, nasz władca nie jest taki, żeby osobiście dowodzić armiami i ruszyć w pole bitwy. Wyślijmy nasze armię i chcielibyśmy to wygrać, zanim przyjdą posiłki z Kerczu, bo wtedy faktycznie przeciwnik może mieć, znaczy będzie miał przewagę liczebną. Co? Nasza córka i nasz marszałek? Takie rzeczy nie mogą być akceptowane. Ona nie ma w ogóle rozpustnica i nie ma małżonka. Ta zbrodnia nie może stać bezkarna. Straże! Dobra, dla dobra naszego dworu, dla naszej dynastii musi to pozostać tajemnicą.
Sekret ujawniony. Mój marszałek przedstawił mi niezaprzeczalne dowody na to, że mój wnuk jest dzieckiem, którego ojcem jest nie kto inny jak właśnie on. Ty masz już syna? Ty masz już syna! O Jezus, ty masz tego? A wy obaj jesteście rozpustnikami, w sumie pasujecie do siebie. Możemy ją wydać za mąż, zanim będzie za późno? Znaczy, no już jest za późno, bo mamy wnuka. Poczekajcie, wojna wojną. No właśnie, kto chce być tym nieślubnym wnukiem? Naszym nieślubnym wnukiem zostanie i córkiem Kajzera zostanie Gacek. Natomiast, tak, nasze armie ruszają na wojnę. My w tym czasie musimy dla Kajzery, naszej najmłodszej córki, która ma 22 lata. Nie wiem, ja trochę przegapiłem moment, kiedy ona powinna wyjść za mąż. To nasza chyba wina. Szczerze, to możemy ją wydać. Możemy ją wydać z naszego marszałka. Niech będzie, bo i tak w sumie nie ma nikogo lepszego. A skoro się naważyło tego piwa, obrało się marcheweczki, to trzeba je skonsumować. Dobrze. Kajzera ogarnięta, ruszamy na wojnę. Fajnie, jakbyśmy pokonali. Bitwa pod Koryntem, cyk, cyk, cyk. Piękne zwycięstwo. Ty, bo oni już płyną. O rany, jak oni tu szybko są. Musimy dość szybko to wygrać, ewentualnie się cofnąć i bronić. Ta, bo oni teraz razem idą. Ojej, kłopoty. Cholipka, kłopoty. Szczerze? Ja jestem w szoku, nie zdążyliśmy się wycofać. Oni byli tutaj, my się wycofaliśmy do mistrza i przechwycili nas. Bronimy się w górach, mamy pozycje defensywne. Mają dużo lepszego generała, natomiast, znaczy dowódca. Natomiast my mamy lepszą armię de facto i lepsze, więcej wojsk tych rycerzy o jeden. Ale nie wiem, czy będziemy w stanie to wygrać. Prawdopodobnie przegramy tą bitwę. I to będzie znaczący problem. To będzie znaczący problem. Porażka, przegraliśmy. No dobrze, nie jest jeszcze źle. Co prawda to była rzeź, ale jeszcze nie jest źle. Możemy zatrudnić najemników. Albo możemy zawezwać sojuszników do pomocy i chyba to zrobimy. Myślałem, że sami sobie poradzimy. Jednak, w sensie, że my zdobędziemy ten Korynt zanim oni przybyli. Spodziewałem się, że oni z Koryntu tak szybko się tutaj pojawią, poważnie. Nie wiem, czy nie straciliśmy też dwóch członków rady w bitwie, że nagle nam się zwolnimy stanowiska. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie straciliśmy dwa stanowiska. No nic, nie wiem, czy jakby te posiłki nie doszły, czy byśmy to wygrali. Mega dużo prestiżu przepalamy, ale wzywamy tych sojuszników, tych ma 70, nabierzemy co się da. I trzeba będzie ratować stolicę. Nasza córka urodziła córkę, którą nazwiemy... Nikoś. Na imię ci będzie Nikoś, jak niedozwolone znaki. Dobra, mamy bitwę. Druga bitwa pod Koryntem. Pierwsza zakończyła się zwycięstwem, tam obok przegraliśmy. Dobra, i teraz dzięki naszym sojusznikom wygraliśmy. No, szkoda, że musieliśmy tyle prestiżu przypalić. Wygramy to. Dobra, mamy zwycięstwo. Może to nie była idealna czysta wojna. Może nie było. Ale jakieś pierwsze kroki trzeba postawić. No i prawie 1000 prestiżu straciliśmy. Razem wszystko. No ale mamy większość księstwa Achai. Mamy większość księstwa Achai. Teraz chyba moglibyśmy nawet próbować uzurpować tytuł? Aha, nie mogę, że jest naszego seniora, okej. No dobrze, ale mamy większość Achai i księstwa Achai, nice. Bypicios dorasta, zyskuje cechę wytrzymały wojownik, walka, miesięczne doświadczenia w stylu walki. Jezus, Bypicios będzie wielkim wojownikiem, mówię wam. Będzie wielkim wojownikiem, na razie ma 4 waleczności, ale będzie wielkim wojownikiem, wytrzymały wojownik, okej. Okay? Nie zyskał żadnej cechy bystrej i tak dalej. Możemy ci znaleźć jakąś małżonkę? Aha, nie ma nikogo dla Bypiciosa, żadna. Okej, bo ja miałem jakieś tam filtry. Mam idealną kandydatkę dla naszego Bypiciosa, niejaką Aleksandrę, naszą wnuczkę. Czyli to będzie jego... Siostrzenica? Tak, to będzie jego siostrzenica. To będzie jego siostrzenica. Go, myślę, że to jest idealne. Myślę, że to jest idealne. Jezus, ale tu pięknie roleplayujemy Targaryenów, o Jezus. O, i atrybucik od razu, widzicie? Kościół i państwo, opinia kapłana koronnego, nice. Ciekawe czy, bo tutaj jest też patriarcha prawosławia, nie? Tylko nie wiem jak się w niego wchodzi, ale gdzieś kiedyś go znalazłem. On jest coś jak, no, papież. Na podobnej zasadzie. Ciekawe czy może zarząd jakiś ekskomikom nas strzelić czy coś, no bo w prawosławiu to raczej nie powinniśmy tego żenić się między sobą. Aleksandra nerwowo, małżonka naszego dziedzica, bawi się rękawem, gdy otwieram drzwi prowadzące do moich komnat. Co ona tu robi o tej porze? Najmocniej przepraszam, ale muszę porozmawiać z tobą na osobności. Odkryłam coś bardzo interesującego.
Aleksandra odkryła, że burmistrz jest że sekret, który skrywał burmistrz, że zgotowała się ze mną podzielić pod warunkiem, że zrzeknę się haka, którego na nią posiadam. Posiadamy na nią jakiegoś haka? Myślisz, że możesz wysuwać żądania? Powiedz mi albo Aleksandra Ranna. Nie, no dobra, nie potrzebujemy haka na ciebie. Powiedz, co tam ten zboczeniec. Opętany eunuch, pokryty bliznami. Jesteś burmistrzem miasta. Okej? Okay? Opętany eunuch zboczeniec. Ale piękny jest. O, córka urodziła syna, kolejny wnuczek. Na tobie imię ci będzie nie Romanos, a Templaryzyta. Okej? Okay. Mamy całkiem sporo wnuków. Bo wszystkie te córki, Jezus, ile ona ma już tego? Polipka. A nie, możemy wysunąć roszczenia do tytułu seniora. Otrzymuję niewysunięte roszczenia do księstwa Achaja. No, no i jako kanclerz, bo przypomnę, że my cały czas jesteśmy kanclerzem dzięki naszej sprytnej dyplomacji i podbojom możemy pozbawić, przejąć tytuł. No, no i fajnie, no i fajnie. Niska kontrola, wyślij tego naszego 14, nie ma nikogo lepszego? Mamy kogoś lepszego, baron 16. No ale to jest nasz zięć? Nasz zięć, no to niech będzie, z większej kontroli w hrabstwie. Zarządca by się przydał koniecznie lepszy i to koniecznie, możemy wybić naszego syna, dobra, zaprośmy syna do naszej rady, niech będzie. A naszym kanclerzem burmistrz Teodoros, okej? Okay? Od razu lepiej, fajnie, fajnie. Szkoda tylko tej jednej przegranej bitwy, no ale wojnę wygrać wygraliśmy, tak? Świeci słońce, a chłopi wałęsają się wokół turnieju, który został zorganizowany przez moją wspaniałą żonę. Wszyscy moi hetarie wywatują, gdy hrabina Vivianna ogłasza turniej na ich cześć, a ja choć raz mogę po prostu siedzieć i patrzeć. Nie zamierzam jednak spędzić całego dnia, będąc przyklejony do tronu. To idealna okazja, by dać Bebiciosowi kilka wskazówek. 11% szans, że coś dostanie, cokolwiek dostanie. Logistyk, ej, to dobre, dawaj, wyślemy Bebiciosa na pole turniejowe, niech walczy z tymi. I co dostał? Bebiciosie. Bebicios dostał brawurowy. Brawurowy Bebicios. Maksymalny rzut kością, minimalny rzut kością podczas bitwy. Jeżeli jest możliwość zdobycia przewagi, Bebicios z pewnością to skorzysta. Czekaj, minimalny rzut kością, w sensie mamy większe widełki, różnice, czy o co chodzi? Nie do końca wiem, jak tu walka polega, ale też widzę, że jest rzucane kostką. Mamy po prostu możliwość plus 6 i minus 4 więcej, tak? Okej, okej. Aha, biskup od nas pieniędzy chce. Nie, nie chcę żyć. Mój panie, mój biskup przychodzi do mnie z wielką prośbą. Lokalny kupiec posiada egzemplarz pewnej ważnej książki. Regalia Pastoralisa. Jednakże odmawiam jej sprzedaży. Jeśli sprawi, że dostrzeże błąd w swoim działaniu, będę twoim dłużnikiem. Możemy mu kupić tą książkę? Albo możemy kupić sobie tą książkę, żeby biskup jechał. Hehe, łatwo z biskupem, łatwiutko. Na paznokcie Boga. Nasz Nurnos został przyłapany w zbrojowni. Okej, okay, niech będzie uczciwy. Kolejny atrybucik, promienny, wpływa poziomu religijności plus 100. Okej, okay. Może się ile ty masz lat? 67? Nie, raczej nie, nie skończymy. On za niedługo umrze prawdopodobnie. Hrabia zając skrzydlaty umrze i tron przejmie Bebicios. Ale odziedziczy wszystko. Dziecko naszej dynastii, wnuczka, Aleksandra. Bebicios się syna doczekał. Jezus, to będzie mógł, może być potencjalny kolejny przywódca naszego rodu. Trzeba mądrze wybrać. Dobrze, a więc na imię niech ci będzie Cerberus. Wyrośli na silnych i mądrych. Cyk, 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 cyk. Możemy się nim opiekować? Możemy Cerberusikiem, naszym wnukiem. Dawaj, będziemy go osobiście doglądać. Gasnące życie. Znowu ten event, żeby uratować komuś życie. Z pomocą Margheriti. Margheriti! Margheriti. Dobra, tu moglibyśmy aż 300 złapać. Moglibyśmy. Nie, dobra, pomożemy jej. No właśnie. Razem kolejną udaną operację przeprowadziliśmy. Niebezpieczna frakcja. Chłopi się buntują, rozumiecie? Chłopi się buntują. Chłopom się nie podoba, że naszego naszego syna wydaliśmy za naszą wnuczkę, jego siostrzenicę? Chyba tak, nie wiem, to jest skomplikowane. Ród Romanczowów zaczyna się rozrastać i bardzo dobrze. Bebicios jest mężem Aleksandry. Czekaj, to jest jego siostra? No tak, to jest jego siostrzenica. I Cerberus... Jezus, to będzie porąbane. Dajcie mi trochę, zaraz to skomplikujemy.
Nasz wnuk dorósł. Możemy mu znaleźć małżonkę jakąś odpowiednią? Dobrze, panie Alpaczu, poślubisz jaką Teodorę Alpakes z dynastii Alpakesów. Wyślij propozycję. Te nasze Alakonia to są praktycznie same góry, nie? To myślę, że możemy zrobić kamieniołomy. Żeby było ładnie lorowo. Zbuduj kamieniołomy. Niech się budują. Okej, kolejny wnuk. No, podoba mi się. Myślałem, że to tylko tego. Myślałem, że jak skończymy grać muzułmanami, gdzie posiadaliśmy cztery małżonki, to nie będziemy mieli tyle dzieciaków tego do nazywania, ale spokojnie, macie większą szansę znaleźć się na odcinku. I mamy kolejny atrybucik. Dawaj ikonę religijną. Może zdążymy to zrobić? A w naszym mieście zbuduj port handlowy, koniecznie. Trochę irytuje mnie to, że oni sami budują jakieś budynki, które niepotrzebne, które byłyby niepotrzebne. Akurat siedziby gildii i port to chyba zawsze chcemy. A tu jest nowa posiadłość do zbudowania. Po wydaniu wyroku śmierci na drobnego złodziejaszka poprosiłem, aby mój wnuk Ren zajął swoje stanowisko w tej sprawie. Sprawiedliwy. No dobra, niech będzie. Jak jesteś sprawiedliwy, to niech będzie sprawiedliwy. Przybył to jest nasz kanclerz, tak? Nasz kanclerz. Być może nie powinienem kwestionować twojej strategii, ale zastanawiam się, dlaczego pozwalasz wrogom naszej wiary bez przeszkód zajmować się swoimi niegodziwymi sprawami. Mamy zarówno środki, jak i prawo, by wymierzyć im sprawiedliwość w imię Boga, więc z pewnością musimy to zrobić. W ciągu 6 miesięcy poruszyłem przeciwko nim. Ale dlaczego ten hrabia, pewnie mu chodzi o Kretę, ale dlaczego... No w teorii moglibyśmy próbować podbić tą Kretę. W teorii moglibyśmy próbować, ale... Ale jaki w tym byłby cel? Nasz Kreta w ogóle nie interesuje, a może to jest plan w ciągu 6 miesięcy zorganizować jakąś taką prewencyjną krucjatę i zająć sobie Kretę całą? Możemy wysunąć roszczenia do... Moglibyśmy do całej Krety wysunąć roszczenia. Świętą wojnę o księdza. Tylko święta wojna działa tak, że... właśnie, władcy wyznający Muldanizm będą mogli przyłączyć się do naszej wojny. Dobrze, ja to rozważę, drogi kanclerzu. My to rozważymy. Bo wiara mulwaltycka... To jesteście z Iberii, tak? Docelowo. I tylko z Iberii. Czekaj, jak ja mówiłem wtedy, że utworzę drugi, że utworzymy pułk łuczników i otworzyłem drugi pułk pikinierów? Naprawdę? Naprawdę? Weź to zniszcz. I łuczników miałeś stworzyć. Ja naprawdę stworzyłem pułk łuczników? Znaczy drugich pikinierów? Mielibyś łucznicy i teraz byśmy ich zwiększyli do drugiego poziomu? No, zająca meba. Zbożna obietnica złamana. A to już 6 miesięcy minęło, no ja właśnie chciałem armię przygotować. Nie, panie Teodorusie! Ja tu szykuję Krucjatusa! Na Teutatesa! No, ci się posojuszowali. Powstaje Normanów. Grupa osadników nordyckich pochodzących ze Skandynawii osiedliła się na wybrzeżu północnej Francji, czyniąc to miejsce swoim nowym domem. Ich przywódca książę Fricker. Okej, okay, czyli Normanowie przejęli Normandię. Co nielogiczne. Zadekretował, że jego lud przyjmie kilka lokalnych zwyczajów i tradycji, aby mogli z powodzeniem skolonizować tę nową ziemię. Co znaczy Lergan? Kultura normańska robiła wszystkie opracowane kultura Francji. No to jest raczej lorowy evencik przygotowany. Kolejna córka, nasza wnuczka. Na imię ci będzie Jezwik, abyś wyrosła na silną. I kolejny atrybucik. Okej, okay, podczas edukacji Rena zrobiliśmy sobie z niego przyjaciela, spoko. Zwiększ do drugiego poziomu. A ja mogę czekać, ile to kosztuje? 46. To możemy do trzeciego poziomu zwiększyć. Więcej łuczników się przyda, oni są tani. Młody mediator. Dziś wybuchło niemałe zamieszanie wśród dzieci. Niko spróbował wygłosić kazanie w gronie pozostałych. Ren zyskuje cechę opanowany. Ren. Ufny, sprawiedliwy, opanowany, zamyślony, olbrzym, krzepki. Kurde, jaki gigaczat. Ważny, gorliwy. No niech będzie opanowanym olbrzymkiem. Mamy 37 w nauce, rozumiecie? 37 w nauce, wow! I mamy kolejnego wnuka. Na imię ci będzie Koneser 1. My potem będziemy musieli ich wszystkich wydać za mąż? Czy oni sami się ten... Bo to są nasze wnuki... A, to już w ogóle linia prawnuków się kręci. Weź 7, 4, 4, 4. Ren ma 14, ta ma 30. Ona ma małżonka? Ma małżonka. Ta nie ma małżonka, nasza wnuczka, ale nie możemy jej znaleźć, okej. Okay. Boty same muszą sobie to ogarnąć. I kolejny atrybucik, obrońca wiary. Przy rozstyraniu opinia postaci z tą samą wiarą, a na końcu jest teolog. Okej, okay, myślę, że możemy zrobić tak, że jak nasz syn przejmie władzę jako wojownik i tak dalej,
to możemy spróbować polecieć, podbić kretę wojowniczą i tak. Albo, czekaj, no, a ja tu myślę jakieś ekspansje, podboje i kolejny, a wnuczka się urodziła, no nie da się. Pulcheria, nie, na imię ci będzie Antygon. Poznanie z samego siebie, koniec jest bliski, czuję to w kościach, śmierć przy mnie przyjdzie po mnie wkrótce jak stary przyjaciel, cierpliwie czeka, aby mnie przyjąć, będę martwy w ciągu roku. To jest oczywiście wynika z naszego perku, który posiadamy. Także w ciągu roku władzę powinien przejąć Bebicios. 75 lat, no sporo dożył, sporo osiągnął. Koniec jest bliski, tak samo jak bliski jest koniec tego odcinka, także co, łapek w górę, soczysty komentarz, zapraszam jutro na nowego władcę. Cześć, trzymajcie się, na razie, elo.